Spółka przeanalizowała parę lat temu swoje zasoby gruntowe i chcieliśmy optymalnie je wykorzystać. Między innymi właśnie nieruchomość, która jest położona na rogu ulicy Mieszka I i Sienkiewicza. Jest taką lokalizacją, gdzie niestety inwestycja mieszkaniowa nie może być zrealizowana ze względu na sąsiedztwo i położenie w obrębie strefy cmentarza komunalnego oraz sieci ciepłowniczej, która przebiega w gruncie. W związku z tym po analizie też sytuacji nieruchomości, jakie są w Chrzanowie, stwierdziliśmy, że optymalnie będzie wykorzystać w ten sposób, że będą właśnie wybudowane parkingi i garaże dla mieszkańców Chrzanowa. Czy to będzie inwestycja, która będzie służyła tylko tym, którzy korzystają z mieszkań tybesowskich, czy każdy może tutaj ubiegać się u Państwa o garaż, ewentualnie zaparkować? Nie, to oczywiście jest związane, myślę, z sąsiedztwem bezpośrednim, ponieważ inwestycja jest na osiedlu Północ Tysiąclecie, to na pewno te osoby, które bezpośrednio zamieszkują w sąsiedztwie, na samym osiedlu Północ jest około 6 tysięcy mieszkańców. Jest deficyt, jeśli chodzi oczywiście o parkowanie, więc myślę, że i z parkingu, i z tych garaży będą korzystać osoby, które bezpośrednio zamieszkują w rejonie właśnie tej inwestycji. Ile tych garaży miałoby powstać? Budujemy 18 garaży i 33 miejsca postojowe. Kiedy one mają szansę już być urzeczywistnione i na jakich zasadach, czy do Państwa będzie się trzeba zwrócić ewentualnie o wynajem? W tej chwili, ponieważ garaże będą sprzedawane, mamy już kilkanaście garaży sprzedanych, w sensie takim, że są podpisane umowy rezerwacyjne, ale zachęcamy, bo jeszcze jest kilka do kupienia. Inwestycja realizowana przez firmę wyłonioną w przetargu będzie realizowana zgodnie z umową do końca lipca 2024. Natomiast potem musimy jeszcze zarezerwować około miesiąca pewnie na podział tych nieruchomości, bo każdy garaż będzie na wyodrębnionym gruncie i będzie zbywany właśnie łącznie z gruntem. Także myślę, że gdzieś w okolicach lipca, sierpnia już będziemy finalizować inwestycje. To jest inwestycja, która będzie miała swój finał już niedługo, a jakie plany? Plany mamy oczywiście bardzo duże. W tej chwili już trzeci rok realizujemy intensywnie remonty naszych zasobów, no bo niektóre nasze zasoby już mają swoje lata. W tym roku zaczęliśmy już malować klatki schodowe, zaczęliśmy remontować balkony. Zamierzamy w jednym budynku wymienić poszycie dachowe, cały czas remontujemy dachy. Także plany remontowe przede wszystkim, bo to jest też istotne, żeby te nasze zasoby były w dobrej kondycji technicznej. A oczywiście z gminą Chrzanów cały czas omawiamy możliwości budowy kolejnych budynków mieszkalnych dla naszych mieszkańców. Nie tylko dla Chrzanowa, ale oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieszkać w Chrzanowie i w Trzebini. Czy tu w Chrzanowie, jeżeli chodzi o te plany dotyczące budowania mieszkań, problemem są działki, czy pieniądze, czy jedno i drugie? TBS jest spółką gminną, realizuje inwestycje głównie na gruntach gminnych. Spółka złożyła wniosek do gminy o aport nieruchomości i mam nadzieję, że w niedługim czasie do takiego aportu dojdzie. I jak tylko pojawią się nowe programy, nowe środki dotyczące budownictwa mieszkaniowego z środkami finansowymi preferencyjnymi dla mieszkańców, bo oczywiście zależy nam, żeby te mieszkania były w dobrym stanie, bardzo estetyczne, bardzo funkcjonalne, również już z zastosowaniem OZE, ale żeby były dostępne dla naszych mieszkańców. To są zazwyczaj mieszkania ze średnim czynszem i tak będziemy chcieli realizować je. Powiedziała Pani o aporcie terenów gminnych, czyli ewentualnie jakie rejony miasta mogą być brane pod uwagę, jeżeli chodzi o te zasoby nieruchomości? W tej chwili rozmawiamy o osiedlu Południe, tam przy okolicy ulicy Kalinowej. Natomiast cały czas analizujemy, żeby to było najbardziej optymalne miejsce dla mieszkańców i realizacji takiej inwestycji mieszkaniowej.